Ja ludziska z tej strony Bulionek. Dzisiaj jest 1 września, jak już zapowiedziałem, jedziemy na spotkanie z Rojem. Jest godzina gdzieś 8. 8:54. No ale jak to się mówi, najlepiej się spóźniamy w wielkim stylu. To więc co? Jedziemy! Dobra, ludziska, jesteśmy na miejscu, jesteśmy na Cielnicach. Trochę ludzi już tutaj jest. Ludzie się ubierają na paintballa, widzę. Więc wracamy. Thank you.
kurczę. Zatyczka! Buja ludziska, z tej strony Bulionek. Jak zapowiedziałem, wywiad z Rojem. Witam was, kochani, serdeczna tarcza. To więc tak, przystępujemy do pierwszego takiego małego pytania. Daisy. Słyszałeś oczywiście o tym modzie, prawda? Daisy to nie jest jakaś postać ze świata animek? Nie. Daisy to była laska chyba w Kaczera Donalda. Też było. A nie, to ja pomyliłem salę. Nie. To tutaj o grach mówimy. Tak. Jak najbardziej słyszałem, jeśli się nie mylę, jest to modyfikacja do Army, tak, zgadza się, Army, która tak. naciska na survival w obliczu konieczności konfrontacji z zombiakami. Tak. Mhm. Czy ty myślałeś w ogóle, żeby nakręcić jakąś serię, czy w ogóle rozpocząć przygodę w Daisy? Powiem wam szczerze, że niespecjalnie, ze względu na to, że jakimś tam super fanem, sympatykiem akurat tej gry nie jestem, mimo że z kolei jestem sympatykiem takiego taktycznego i scenariuszowego podejścia do konfrontacji właśnie z nieżywymi, bo moda na zombie trwa w najlepsze i dalej jest wdzięcznym tematem, żeby ulepszać, uatrakcyjniać różne gry, które nie były początkowo stworzone z zamiarem implementacji zombiaków, tak, w strukturę gry. Także ja jak najbardziej pochwalam takie inicjatywy, ale nie czuję tego po prostu w środowisku tej gry. Tym bardziej, że mam swoje własne, powiedzmy, serie i swój specyficzny styl nagrywania i bycia, który mógłby jakoś zepsuć klimat, gdzie jednak jest nacisk na klimat właśnie tych potyczek i mógłbym zniszczyć odbiór po prostu tej gry wielu osobom. Chociaż myślę, że wiadomo, każdy kij ma dwa końce i mogłoby nawet wyjść z tego coś fajnego. Także nie mówię kategorycznie nie, ale póki co mam po prostu co robić. Tak, no jeśli jakby się, nie wiem, miał jakieś tam zaprzeczenia do tej gry, nie wiedział mniej więcej jak to wszystko wygląda, to ja bym mógł się na przykład polecić. Na moim kanale jest taka seria, wraz z kolegą Quantumem próbuję właśnie zrobić taki... Perfekcyjne przemycenie kontentu, naprawdę bardzo dobrze.
Bardzo dobrze. To tak jak z mapką do szczęśliwych kółeczek. Ktoś zrobił mapkę i napisał od razu kanał na ścianie. Trzeciej części Happy Wheels. Trzeciej części Happy Wheels. Tak. Nie wiem, kto to stworzył, ale tak jest masakryczna. Jest bardzo dziwna, jest niepokojąca. Tak, horrory mogą się na tym wzorować. Mm. Dobra, to jeszcze tak. Drugie pytanie na temat Guild Warsów. Mm-hmm. Co ty myślisz o tym systemie PvP, który właśnie powstał w Guild Warsach? Mm-hmm. Mam mianowicie na tym, na myśli to, że nie ma tak zwanego otwartego PvP, czyli idziesz sobie, widzisz Roka na przykład w mieście i dajesz mu duela. I tego nie ma. Co ty o tym myślisz? Bo to jest właśnie najgorsze, co właśnie zrobili. Więc tak, po prostu będę z wami szczery. Ja jestem kompletnym nowicjuszem, jeśli chodzi o rewelacje w ramach gier MMO. Dopiero raczkuję i powiedzmy podszedłem do tej gry tak jak do gry singleplayerowej typu Skyrim, czyli idę w fabularkę, w eventy, sidequesty, rozwój postaci i szeroko rozumiany exploring. I powiedzmy bardziej wolę walczyć z ludźmi kontra świat niż sam przeciwko komuś. Na pewno przeanalizuję, przebadam ten segment gry, bo wiem, że po prostu wiele osób czeka na moją opinię na ten temat. Nie zmienia to jednak faktu, że wiem, że wielu osobom się to nie podoba. Nie wiem, czy tak było, czy nie było, że zaczynamy z maksymalnym levelem w ogóle wchodząc na arenę PvP. No właśnie, na arenę. I to jest właśnie jedno z najgorszych, no bo niektórzy po prostu nie czują tego. Bo wolą po prostu jakby weryfikować rozwój swojej postaci, swoją strategię tego rozwoju w konfrontacji ze strategią kogoś innego. A tutaj wszyscy powiedzmy mają równe szanse. Tak, ale to takie właśnie równe, nie? Nie ma też tego smaczku, że zdobywasz poziom, zdobywasz i idziesz na PvP i ja jestem kozak. To faktycznie. Biorąc pod uwagę tego, co mówisz i to, co już sam zdążyłem zaobserwować, to jest to pewne uchybienie. Tylko tak jak mówię, mnie ono niespecjalnie boli, bo nie z takim zamysłem podchodziłem do zakupu gry. Nie zmienia to jednak wątpliwości, gdyby na przykład było na przykład skalowanie poziomów, prawda? I na przykład mag kontra Guardian, prawda? Obydwoje na przykład na 19 poziomie, to byłoby myślę to bardziej atrakcyjne niż dwóch na 80 w super sprzęcie, prawda? No. I teraz tak, jeśli mógłbym zadać ci dwa pytania na temat YouTube. Mhm. Jest tak, jak ty zaistniałeś w ogóle na całym YouTube? Więc tak, no wiele osób odbiera mnie za osobę, za YouTubowca, za YouTubera, co do końca prawdą nie jest, bo YouTuberem jestem od roku, a powiedzmy takim dziennikarzem branżowym jestem od lat 7. Tylko wiadomo, łatwiej jest się wybić w materiałach wideo niż na podstawie jakiegoś dzieła pisanego. No i to jest oczywiście żadną tajemnicą nie jest, że najwyżej, najciemniej jest pod latarnią. I po prostu Rok zaproponował mi wejście w ten segment, co zostało poprzedzone nagrywaniem wspólnych materiałów na jego kanale w ramach Borderlands i materiałów takich przedpremierowych z Guild Wars 2. Zobacz, ja cię jak właśnie kojarzę bardziej, ale z The Thailand, co nagrywałeś z Rojem i to słówko, że kłócasz sobie na tą plamą krwi. Co wtedy powiedziałeś? Maczam pieroga chyba. Tak, maczam pieroga w salsie. W salsie. Tak, nie, do tych tekstów to już było tyle, że już nie pamiętam ich po prostu, wiesz? Tak. I jeśli tak, mógłbyś mieć dla moich widzów w ogóle na tego YouTube'a jakieś wskazówki na temat kręcenia właśnie let's play'ów, vlogów i tym podobne. Jak najlepiej właśnie się wybić na YouTubie. Słuchaj, to zadałeś takie pytanie, na które odpowiedź to zakrawa troszeczkę, wiesz, na zasadzie temat rzeka, także postaram się ograniczyć do kilku najważniejszych rzeczy. Jeśli chodzi o podejście do nagrywania materiałów, jak i kręcenia filmów różnotematycznych, jak i w ogóle cała idea kanału, róbcie to z pasją, skupiając się na rzeczach, na których się znacie i które lubicie, które sprawiają wam fan. To po prostu wyjdzie i odbije się po prostu, myślę, pozytywnym odbiorem. Jeśli chodzi o hejterów, to pamiętajcie, że ignorancja jest błogosławieństwem i starajcie się poświęcać czas na osoby, które naprawdę na to zasługują. No. I serdecznie pozdrawiam wszystkich twoich widzów, bo uważam, że zasługujesz na to, żeby mieć widzów, bo fajny z ciebie gość. Dziękuję. No. I to by było na tyle z mojego wywiadu. Ze mną był Patryk Rojewski. Rojo, bardzo miło. Dziękuję. Dzięki. Bardzo. Hej. To co ludzie, jesteśmy już po wywiadzie z Rojem. Jest teraz jak cholera, łapy mi się trzęsły, nie powiem. Ale jest wywiad z Rojem, jak obiecałem. A więc dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na kolejne, może następnym razem kogo innego uda mi się polować. I Rojo, wielkie dzięki, tarczo.